100 tysięcy obserwujących na YouTubie. Bear Grylls z krakowskiej gastronomii. Jezusie Świębodzieński, zobaczcie jak to wygląda. Twój stary na rybach, pokażę ci jak się łowi ryby, ho. Kurwa! 9 patyków i 3 kleszcze, kurwa. Opacało się. Kelnerów nic nie mam, nawet szacunku. Dobra, nie, mam rybę. Ej, złowiłem się. Siemaneczko kochani, wyjątkowy, długo wyczekiwany odcinek, odpowiadam na wasze Q&A. Zdradzę wam dzisiaj sekret, gdzie najwytrwalsi krakowscy wędkarze łowią sandacze nad Wisłą, a na koniec sezonowany na sucho 40 dni stek z ogniska. Pokażę wam jak się robi. 100 tysięcy obserwujących na YouTubie, dziękuję wam serdecznie za wsparcie, jesteście wyjątkowi, dajecie mi niesamowitego kopa do dalszego działania. Tymczasem lecimy z odcinkiem, zaczynam. Jesteśmy w wyjątkowym miejscu, zdradzę wam sekret, odpowiem na pytania. Chłopaku, dziewczyno, ale będzie się działo, jedziemy! Da. Zobaczcie jak kelner mi rozdupcył auto, masakra normalnie. Tutaj mnie ugryzł kelner, nie zrobiłem mu obiadu pracowniczego, masakra, jeszcze cię znajdę. Mięso, ubierę sobie buty, ugryzą mnie jakieś krokodyle. Co ja bym bez ciebie zrobił? Oła. Ciach. I słuchajcie, jest on wyjątkowy przycisk. Dzięki wam, kocham was. Mamy naszą elektryczną gitarę. Nie rzucił się. Dzisiaj czuję, że złowimy takiego krokodyla, słuchajcie. Wszystko do siaty. Karta się musi zwrócić, inflacja szaleje, kryzys szaleje, zamrażarka pusta, każda ryba idzie w łeb. Siedzisko jest, reszty nie trzeba, 0% piwko, polecam. Taką mam rybę, to jest ten Merlin Błękitny z Meksyku, słuchajcie, złowiłem kiedyś takiego. Zajebista historia jest z tym związana, a powiem wam, dobra. Kiedyś byłem w Japonii na rybach i wracając z rejsu powrotnego do portu, zacięliśmy takiego właśnie bydlaka. Półtora godziny z nim walczyliśmy. Przez to, że walczyliśmy z nim tak długo, uciekł mi lot. Musiałem kupić nowy i kosztowało mi to tylko 2,5 koła, także, no ale ryba jest, także wiecie, pakujemy mandżur. Dobra, cyk, plecak 20 kg. Krakowska gastronomia Navy Seals. To, ciach, fu. Będę musiał przyjść na dwa razy. No dobra, biorę to. Dobra, lecimy przez krzoki. Sandacz! Oła, kurwa, pokrzywy. Oła, o! Ej, mogłem wziąć spodnie. Czemu są pokrzywy? Bear Grylls z krakowskiej gastronomii. Nic, co jest ważne w życiu, nie przychodzi łatwo. Oła, kurwa. Jest i ona, słuchajcie, królowa polskich rzek. Klasa czystości 420. Śmierdzi szczurem, ale coś tam jeszcze pływa. Szybka woda, dużo kamieni, bardzo dużo ryb tutaj można spotkać w sezonie letnim. Oczywiście teraz jest gorąco, ale może uda się coś upolować. Tu zrobimy naszą rapkanciapę, zobaczcie. Pierwsza runda noszenia za nami, musimy wrócić do samochodu. Ale zobaczcie, jaki to jest piękny odcinek. Mamy żwirek tam, piękna pogoda. Będzie zachód, będzie ognisko, będzie stek. Kujna, słuchajcie, to jest najlepszy dzień mojego życia. Tutaj jest bardzo dużo ryby drapieżnej. Niestety wody polskie bardzo regulują poziomem wody, co niszczy florę i faunę tego odcinka. Tych ryb z roku na roku jest coraz mniej, ale o tym następnym razem. Może uda się dzisiaj coś do zamrażarki wsadzić. Wszystko w łeb, karta się musi zwrócić, nie odpuszczamy nikomu. Czuję się jakby mnie menadżer za karę gdzieś wysłał do magazynu po jakiś bulbulator, nie? Zbieramy graty, frisbee dla kelnerów, przyda się. Droga krzyżowa, stacja czwarta, Hans upada pod pokrzywami. Ja wiem, że tego nie widać, ale to naprawdę jest ciężkie, no ale... Słuchajcie, nie ma co narzekać, życie jest piękne, tylko nie moje i nie wasze. Ła, nie no, teraz się nawet nie mogę przed tymi pokrzywami odgiąć. Mamy dwie rundy, trzecia będzie po drewno. Super. Dobra, jedziemy operację, słuchajcie. Porozkładamy sobie sprzęt. Zaczniemy oczywiście strategicznie od fotela. Ciach, jest jeden i jest drugi. Cyk. Będziemy sobie łowić z nurtem rzeki. Tu sobie rozstawimy nóżkę. O! Ten fotel jest zajebisty, jak się na nim siedzi, ale jak trzeba go przynieść przez krzoki, jedna gwiazdka. Jedziemy dalej. Słuchajcie, zanim zaczniemy, oczywiście 0%, nie będę robił reklamy, pamiętajcie, alkoholu nie pijemy. Jeśli tak smakuje życie, to jest cudowne. Krystalicznie czysta woda, niezwykle czyste powietrze w Krakowie. Bierzemy się do roboty. Czas przygotować narzędzia do połowu krokodyla. Pokażę wam jak w Krakowie łowi się sandacze i bolenie na żywą rybkę. Bardzo unikalny styl. W każdym miejscu w Polsce łowią je inaczej. Ja wam pokażę jak się to robi na południu, na odcinku W3. Bardzo lubię się zrelaksować nad wodą. Także dzisiaj dzielę się z wami takim prywatnym, życiowym doświadczeniem, które sprawia, że odpoczywam i nabieram energii. Mamy sobie ciach. Słuchajcie, ja lubię łowić na dwie wędki, a wieczorem pierdolnąć agregat, kurwa.
niech ryby tańczą w wodzie, a co? Ja nigdy nie wracam bez ryby, słuchajcie. Pamiętajcie, karta się musi zwrócić. Wszystko w łeb, kryzys idzie, inflacja. Nie ma co czekać, mięso drogie, ziemniaki drogie. Jak możemy sobie złowić obia, czemu nie? Większość wędkarzy rozkłada wędki podczas każdego łowienia od zera. Ja jestem typowym kusownikiem krakowskim, ja muszę mieć gotowe. Przychodzę, pach, 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 zarzucam dwie ryby do siaty i do domu. Kurwa! Ej, złowiłem się. Właśnie złowiłem 83-kilowego leszcza. Większego nie złowię nigdy. I zaczynamy ten festiwal łowienia krokodyli. I zobaczcie, na co będziemy łowić kelnerów, rybki małe. Mamy takie białe rybaczki. To są larwy much, widzicie? I teraz założymy taką jedną wariatkę. Próbujemy złowić jakąś małą uklejeczkę. Zakładamy takiego wariata. Twój stary na rybach, pokażę ci, jak się łowi ryby. Ho. Teraz musimy się po cichu skradać. Kurde, no była. To jeszcze raz. Kurde. Mam inny pomysł. Troszkę je przechytrzymy. Nabijemy robaczka wzdłuż. Teraz uwaga, podejście numer 2. Da się? To jest właśnie ta uklejeczka, o której wspomniałem. Ta jest troszkę mała, aczkolwiek te ryby drapieżne na tym odcinku Wisły, one uwielbiają takie malutkie, malutkie rybki w okresie letnim. Szukamy większej. Trochę większa, ale to dalej nie jest to, czego szukamy. Małe coś te chulery, no. Cyk. Czy takie sreberko, zobaczcie. A! No, szukamy dalej. Szukamy większych. Tu jest zdecydowanie zbyt płytko, niestety. Mamy robaczka, lecimy dalej. Uwaga. Co te ryby? O, jaka była duża. Nie wiem, czy widziałaś. Właśnie takie potrzebujemy. Jest? No, niestety mniejsza. O. Czy to jest to? Jest, zobaczcie. Piękna ukleja, słuchajcie. Już wam ją pokazuję. To jest taki rozmiar, wiecie, boleniowo-sandaczowy. Ona się będzie teraz tutaj oczywiście tańczyć, a ona tak wygląda. Dla kolegów wędkarzy, którzy są pewnie ciekawi. Ciach, dobra, jest git. No raczej używamy co najmniej metrowego przyponu. A że duże ryby są podejrzliwe, jak kelnerzy, to trzeba ich skusić, żeby zeżarły, nie? Trzeba po prostu trzymać nasze przynęty daleko. Zahaczamy sobie tu, sprawdzamy sobie. Wszystko jest tip-top, zaraz zakładamy rybkę i zaraz wam pokażę, gdzie będziemy łowić. Wspominałem wam o tym, że jako jedyny w Polsce łowię na pewnego rodzaju haczyki. Niestety łowienie na żywą rybkę wciąż budzi sporo kontrowersji w społeczeństwie. No ja wszystkie ryby, które łowię, wypuszczam, więc potrzebuję sposobu i techniki, która mi umożliwi jak najmniejsze wyrządzenie szkody łowionej rybie, prawda? Więc kiedyś łowiąc w Malezji, podejrzałem u lokalsów, jak oni łowią żaglice i oni łowią je na takie haczyki. Ten haczyk nie ma otwartego grota, nie? On jest taki do środka. To się nazywa circle hook. Powoduje, że my nie zacinamy ryby, tylko my gwałtownie zwijamy i ten haczyk zawsze zahacza się tutaj w kąciku wargi. Wtedy możemy rybkę szybko odhaczyć, wypuścić bez szkody. Problem jest taki, że to jest dość trudne technicznie do zrobienia. Albo ją zatniemy za róg, albo wcale. No ale mamy pewność, że to sportowe łowienie, które nowoczesna generacja wędkarzy stara się propagować, naprawdę praktycznie nie szkodzi ryb. Ja do tego podchodzę chociaż trochę profesjonalnie i staram się zawsze coś złowić. Oczywiście nie zawsze mi wychodzi, ale ten element strategii, który się realizuje każdego dnia, też daje... Widzieliście krokodyla? On już czeka, zaraz zarzucę, kurwa, taka świn. Ten element strategii powoduje, że jeśli zrealizujemy ją poprawnie, mamy taką wewnętrzną satysfakcję. Ciach, ciach, mamy, dobra. Ciach, mamy taką piękną kleję, jest na razie największa, więc zobaczymy, co na nią dziubnie. Nikt z nas nie przyjeżdża na ryby po ryby, bo gdyby chodziło o mięso, to byśmy do makro jeździli, byłoby taniej. Jeśli już trzymam ten podbierak, to polecam zdecydowanie metalową obręcz, gumowana siata. Pokażę wam teraz zdjęcie sandacza, którego złowiłem dwa lata temu. Niestety bez takiej objętości nigdy w życiu bym go nie wyholował. Także bardzo często zdarza mi się widzieć wędkarzy, którzy mają te trójkątne, takie śmieszne siatki na motyle. Słuchajcie, nigdy w życiu. Wielka siata, stary musi do niej wejść. Inaczej to nie ma sensu. Kochani, wędeczki zarzucone, czekamy na naszego aligatora. Zaraz będziemy rozpalać ognisko, tymczasem zaczynamy legendarne Q&A. Odpowiadam na wasze pytania. Angeliko. Okej, pierwsze pytanie. Zakochałem się w pani zmywakowej. Czy jest szansa umówić się z nią na wypicie zlewek z maty barowej? Mistrzu, słuchaj, umówić się z panią Zosią ze zmywaka nie jest takie proste. Kolejka fanów się od dawna ustawia. Zosia gra bardzo niedostępną. Poza tym ona się nie umawia tak, wiesz, tak nagle. Z Zosią trzeba do kościoła iść, do spowiedzi, na spacer, na kawę, na kolację, a później można jakieś zlewki z maty barowej sobie strzelić. Także jest szansa,
ale to nie jest taki hopsiu. Siema Hans, chciałem zapytać, jak zaczęła się twoja przygoda w gastro? Od kiedy w niej jesteś? Pozdrawiam serdecznie. To jest zajebista historia w ogóle, taka troszkę filmowa, ale jak miałem 18 lat, to rodzice dali mi do wyboru albo pójść na budowę i zasuwać w pełnym słońcu, albo znaleźć sobie pracę. No i z racji tego, że ja nie mam budowy ciała atlety, no to musiałem sobie znaleźć robotę, bo ta praca na budowie niestety nie jest moim ulubionym uzewnętrznianiem własnej kreatywności. Dlatego wpisałem sobie wtedy w wyszukiwarkę Google praca i jedno z ogłoszeń dotyczyło pracy barmana w klubie Pomarańcza z Bielska Białej. Ubrałem się w koszulę na drugi dzień, pojechałem na spotkanie, no i tak się spodobałem, że zostałem w gastro do dzisiaj. Oczywiście miała być to słynna praca tylko na wakacje. Poszedłem na sezon do gastro, no i wiecie, 16 lat leci. Z wykształcenia i zawodowo jestem barmanem, specjalizuję się w pokazach barmańskich. Jestem dwukrotnym mistrzem świata, wielokrotnie reprezentowałem Polskę na scenie międzynarodowej, krajowej. Całkiem nieźle mi to wychodziło. Zwiedziłem prawie 50 krajów na świecie, także dla mnie gastro było przede wszystkim okienkiem na to, żeby pokazać swój charakter, charyzmę, osobowość na scenie. Polecam gastro, mimo że PR ma fatalne, to da się coś wyżygać z tej branży. Kogo z branży wyjaśniłbyś w klatce rzymskiej? Widzę, że już niektórzy trenują. Ktoś z gastro trenuje w klatce rzymskiej? Mam nadzieję, że nie chodzi o tego, jak on się nazywał, Heiser? Heiser był z gastro, tak? Wiesz co, ja nigdy nie uznawałem przemocy fizycznej. Nie wydaje mi się, żeby siła fizyczna była wyjściem w interakcjach międzyludzkich. No niestety historia ludzkości mówi nam zupełnie coś innego. Kogo bym wyjaśnił? Wiesz co, no znalazłoby się parę osób, którym taki, wiesz, otrzeźwiający plaskarz na pysk by się przydał. Natomiast, czy mi przychodzi taka jedna osoba do głowy teraz. Uwaga, uwaga, uwaga. Maszyna kuli losującej się zwolniła. Szufladki człowieka z ADHD właśnie tam wariują. Chyba nikogo. Są osoby, które bardzo mi zaszkodziły w trakcie mojej kariery, którym serdecznie po latach spocony, nie powiem tego. Nie życzę im źle, tylko życzę im, żeby ich spotkało to, co wyrządzili innym ludziom, w tym mnie. Natomiast nie jestem człowiekiem pamiętliwym, ani zawistnym, więc raczej bym na taki pojedynek nie poszedł. Ale dziękuję. Ja wam zdrowie filmie, jak Angelika siedzi. To jest też dobre. Zdajesz sobie sprawę z bycia głosem gastro w internecie? Zdaję sobie sprawę. Jest to niezwykle odpowiedzialne stanowisko, dlatego tym bardziej trzeba ważyć słowa, które się wypowiada. No ja wyznaję taką zasadę, że śmieję się z każdego, nikt nie czuje się bezpiecznie, no ale porówno. Uwielbiam się śmiać przede wszystkim z siebie, pokazuję siebie w bardzo niekorzystnych sytuacjach. Nigdy bym nie przypuszczał, że będę się przebierał za babę na zmywaku. Wiem, że ludziom się to podoba i skoro się ludziom to podoba, to będę to robił. O, chyba mam branie. Także ta kreacja Hansa jest ciężko wypracowana. Tutaj nie ma słowa o słowie szczęście, fuks. Ale mi się udało, to jest mnóstwo ciężkiej pracy. Wszystkim się wydaje, że to po prostu jest nagrywanie filmików, ale za tym stoi naprawdę dobrze zorganizowany umysł. Osoba, która ma naprawdę łeb na karku i łączy to z prowadzeniem dwóch firm. I teraz skończyłem studia inżynierskie. Będę się bronił we wrześniu, mam nadzieję. Będę inżynierem budownictwa, cokolwiek to znaczy. No ale łączenie tego z zarabianiem pieniędzy, no bo muszę zarabiać, żeby żyć, żeby móc tu siedzieć i nagrywać, muszę prowadzić jedną firmę i drugą, jest naprawdę wymagające. Tutaj nie ma jeńców, teraz mam super ekipę, jest Angelika, jest Dominika, jest Natalia, jest Kornelia. Cieszę się, że mogłem je spotkać na swojej drodze życia. Natomiast bycie głosem gastro jest fajne, staram się go nie używać w żadnej negatywnej kwestii. Nie chodzę i nie oceniam restauracji. Musiałbym to zrobić bardzo szczerze, no a że większość knajp miałaby wiele do ukrycia przed gościem, który zna branżę od podszewki, więc po prostu tego nie robię. No i tu przechodzimy do pytania, czemu jesteś takim fajnym szefem? Czemu jestem fajnym szefem? No niech zgadnę, kto go napisał. Pytanie też jest jakby uwarunkowane całym moim życiowym doświadczeniem. Ja całe życie słyszałem, że pracownik to śmieć. Całe życie słyszałem, że pracownik to jest zasób, który trzeba wyeksploatować i wypierdolić na śmieci. Traktowano mnie tak w Bielsku, traktowano mnie tak w Katowicach i przede wszystkim w Krakowie. I wiem, że to jest fatalne. Nikt na mnie w życiu nie postawił, sam musiałem na siebie postawić. Nie mam żadnej historii rodzinnej w gastro. Wszystko musiałem wypracować sam, praktycznie dosłownie z kapelusza. I wiem, że gdyby była osoba, która by powiedziała: słuchaj stary, jesteś dobry w tym, co robisz, stawiam na ciebie, rozwijaj się, przy okazji mi pomożesz zbudować firmę, to prawdopodobnie bym osiągnął więcej albo szybciej. Nikogo takiego nie było, nigdy, a szkoda. Więc musiałem w życiu wyrwać wszystko sam, co było bardzo trudnym procesem, okupionym 5-letnią walką z depresją, której ledwo wyszedłem. No i dzisiaj wiem, że stawianie na ludzi to jest doskonała inwestycja. Mam to szczęście, że naprawdę poznaję kapitalne osoby, utalentowane i
i takie, które potrafią zaangażować się w te projekty, które prowadzimy. Osobiście uważam, że pieniądze to jest tylko cel poboczny do prawdziwego celu i do prawdziwego sukcesu. Wszystkie najlepsze chwile w życiu, które miałem, były wtedy, kiedy po prostu nie miałem siana. Wtedy potrafiłem się cieszyć z małych rzeczy i wtedy potrafiłem ceniać to, co mnie przytrafia. Jak jest siano, człowiek jest takim niewolnikiem komfortu. Nie doceniamy w ogóle tych codziennych, małych szczegółów, które pojawiają się w naszym życiu, tylko musimy sobie kupować nie wiadomo jakie wakacje, nie wiadomo jakie auta, nie wiadomo co. I to wcale nie przynosi szczęścia. Dzisiaj, po tej pięcioletniej walce z depresją, potrafię sobie, nie wiem, kupić wózek. Jeszcze wam go nie pokazywałem, ale kupiłem sobie zajebisty wózek za 400 i jaram się jak dziecko, że mogę sobie sprzęt wozić, a nie zasuwać z nim na rękach. Cieszę się, bo nie wiem, nasz fanpage na Instagramie naszej firmy. O kurde, mam branie, mam rybę. Nie mam ryby. Kurwa mać, ale to była ryba, masakra. Wiemy, że coś gryzie, to był prawdopodobnie boleń. Haczyk jest nierozgięty, dobra, zarzucamy kolejne. Te drapieżniki z reguły kumulują swoją energię przed zachodem słońca. Pole position do złowienia aligatora mamy dobry. 1,5 metra krokodyl, mówię wam. Ajajajajaj, ależ to była akcja. Szybka akcja, no ale tak to właśnie wygląda. Trzeba być bardzo blisko wędek, inaczej cała akcja się kończy gwałtownie i bez ryby. Wracając do odpowiedzi, wiecie, żyjemy w bardzo trudnych czasach, w których naprawdę jest ciężko zarobić czy na mieszkanie, czy na cokolwiek wartościowego, przyszłościowego. Prowadząc te projekty, które prowadzę, wiem, że myśląc długofalowo i przyszłościowo, nie da się ich zrealizować bez odpowiednich ludzi na odpowiednich stanowiskach. Staram się dobrze płacić, staram się być bardzo wyrozumiały. Naprawdę daję z siebie wszystko, żeby ludzie, którzy idą ze mną tą ścieżką, czuli się po prostu swobodnie, mieli wystarczająco siana, żeby żyć, żeby odłożyć i żeby myśleć kreatywnie, no bo na tym polega nasza praca. Żeby myśleć kreatywnie, trzeba stworzyć odpowiednie warunki i to staram się robić dla moich ukochanych dziewczyn. To teraz dla równowagi. Dlaczego byłeś takim chujowym warriorem w WoWie? O Boże, serio ktoś to zadał? Jaka jazda. Słuchajcie, ja bardzo długo grałem w World of Warcraft. Była to moja zajawka z dzieciństwa. Piękne czasy, polecam każdemu, żeby przeżył taką przygodę. Naprawdę sporo fantastycznych ludzi poznałem. W ogóle powiem wam teraz historię. W wieku 18 lat, jak już pracowałem jako barman, graliśmy na takim serwerze Anderia. Polski prywacior. Pirat, więcej bugów niż dobrych rzeczy. Pojechałem na zlot i ten World of Warcraft dzieli się na dwie frakcje, Horda i Alianci. I to był zlot Aliantów, a ja byłem jedyny z Hordy. I jechałem ze Śląska, spod Pszczyny, do Skorzęcina pod Poznaniem. Błękitnym Fordem K. Dzień przed wyjazdem przebiła mi się opona. W niedzielę ojciec u znajomego wulkanizatora na wsi ogarnął mi naprawę opony. Pojechałem. Mega zajebisty melanż. To była wcześniej moja najdłuższa trasa, którą zrobiłem. Bardzo fajnych ludzi poznałem. Nie wiem, czy to oglądają, ale serdecznie pozdrawiam. Tylko o tym pomyślę, to mam uśmiech na twarzy. No teraz nie mam czasu na grę. Szkoda. Bardzo lubiłem grać w Wiedźmina również. Oj, chyba mamy jakiegoś krokodyla. To jest ryba? To jest ryba. Krakusy robią tak, że oni jak widzą branie, to otwierają sobie kołowrotek i trzymają żyłkę w ręce. Ja mam plecionkę akurat. Po sposobie brania tej rybki jestem w stanie rozpoznać, jaki to jest gatunek ryby na końcu haka. Każda bierze inaczej. Działa to troszkę jak stetoskop, bo każdą wibrację czujemy na żyłce i na szczytówce wędki, więc jesteśmy w stanie rozpoznać, jaką rybkę mamy. No, tlenik sobie podgryza, zostawimy, musi ją tam capnąć całą. Tu mieliśmy piękne branie, niestety... O Boże, słyszałaś to? Mhm. O Boże święty, to tam jakiś koń. Wiecie, specyfika tego łowienia polega na tym, że jesteście przy wędkach i macie sekundę na reakcję. Spóźnicie się, jesteście nawaleni, idziecie się wyścigać. Fałszywy alarm, lecimy dalej. Nie wiem, ilu z was było gamerami w swoim życiu, ale na przykład mnie amatorskie granie nauczyło bardzo wielu przydatnych umiejętności w życiu. Jedna z takich najważniejszych to jest umiejętność odbudowania swojego charakteru od zera. Gramy na serwerze, gramy 2 lata, serwer ma przysłowiowego wipe'a, jest nowy serwer i znowu zaczynamy od zera. No i ktoś sobie pomyśli, co za debile grają i budują postać od zera. No ale chwila, w życiu jest tak samo. Lądujecie na dnie, musicie się pozbierać, musicie wybrać drogę, która sprawi, że bardzo szybko odbudujecie sobie zasoby finansowe czy kontakty. To właśnie wynosiłem z tych gier. Mało tego, angielski perfekt właśnie z Warcrafta. Trzeba było się dogadać z jakimiś tam Bułgarami, czy Grekami, czy Chorwatami po angielsku. Każdy ma inny akcent. Działało fantastycznie. Polecam z całego serducha. Bardzo dużo życiowych umiejętności można wyciągnąć z grania. Czy byłem kijowym warriorem? Jak tak piszą, no kurde, ja bym nie powiedział, bo dużo serducha wkładałem w grę, także mam nadzieję, że nie było tak źle. Zawsze byłeś taki nienormalny,
czy to po pracy w gastro. Kurde, jako człowiek powiem wam szczerze, że zawsze byłem taki nienormalny, przez co niestety nigdy nie mogłem znaleźć miejsca w świecie dla siebie. Zawsze byłem inny, zawsze mnie traktowano jako wyrzutka. No za wielu to przyjaciół w życiu nie miałem. Niestety ta szkoła i ten system, w którym żyjemy, to uniwersum, nie jest przystosowane dla ludzi kreatywnych, którzy mają pomysły out of the box, jakby to powiedzieć po angielsku. Więc ciężko było bardzo, czy liceum, czy gimnazjum po prostu tworzy ludzi wedle jednego szablonu. Masz się urodzić, masz pracować, płacić podatki i umrzeć. Tutaj nie ma miejsca na kreatywne myślenie, nie ma miejsca na to, żeby być indywidualistą. Telewizja jeszcze tworzy tych ludzi zombie. Czekajcie, przyleci helikopter. W liceum byłem jedyną osobą, która nie była z miasta. Byłem wyrzutkiem. W gimnazjum byłem największym świrem, byłem wyrzutkiem. Na studiach byłem największym świrem, byłem wyrzutkiem. Niestety wszędzie się ze mnie śmiali. Czy to jak mówiłem, że chcę być siatkarzem, czy to jak mówiłem, że chcę być barmanem. No ale dzisiaj wiem, że było warto i te wszystkie decyzje, które gdzieś tam się podjęło w życiu, no skumulowały się do tego, że dzisiaj jestem w stanie prowadzić z powodzeniem dwa biznesy i być twórcą internetowym, także nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Analizując na bieżąco sytuację, widzę, że bardzo dużo ryb drapieżnych sobie tutaj podpływa, konsumując te małe rybki, a one nie są w ogóle zainteresowane tą dużą rybą, którą tam wysłałem, więc zmienimy sobie haczyk i zarzucimy tuż pod nogi. Musi być jakaś ryba na wizji, no bo będziecie myśleli, że nie umiem ryby łowić, nie? Angeliko, zadawaj pytanie, ja będę wiązał haczyk. Myślałeś, żeby zacząć robić stand-up? Po twoich materiałach stwierdzam, że miałbyś dużo do opowiadania. Wiesz co, ja po części robię stand-up, tak jak wam wspominałem wcześniej, no jestem specjalistą w pokazach barmańskich. Tam ten element stand-upu wprowadzam również i ludzie kapitalnie reagują. Natomiast żeby żyć z tego, no to raczej nie. Ja to wolę się uzewnętrzniać dla was na internecie, niż jeździć po Polsce i gdzieś tam grać. Ja przez 16 lat zrobiłem prawie 1400 eventów w prawie 50 krajach świata, więc tych eventów to mam po uszy. To firmówki, wesela, urodziny, stypy, pogrzeby, masakra, wszystko. Także ja eventowo jestem w 100% zadowolony. Idziemy dalej. Co myślisz o Magdzie Gessler oraz co uważasz o kuchennych rewolucjach? Jeszcze raz. Chcę wam przerwać skup. Angelika, czy boli cię dupa? Tak. Pierwszego steka zrobiliśmy tylko i wyłącznie na smalcu gęstym. No, kurwa. Ryby na zrobimy w masakra. Kelner. Zgrzytamy z zębami? Jak dentysta to zobaczył mój, to mnie z gabinetu. Jak dzisiaj nic nie złowię, to mnie chyba coś strzeli. Tu mi tak ścierało, ja już czułam pod pachą nawet. Ale tego. O, ale fajnie. Plus lepszy. Plus lepszy. No. Gorący angel, wiesz? No. Aha, nie mam noża. Pomyśl tak, ludzie kiedyś żyli w ogóle, nie? No. Ognisko, mamuzy. Czy to po pracy w gastro? Umiesz czytać, czy? Nie wychodzi mi to. Z dupy strony zaczęłam. Ej, spalę sobie to. Tak, lało mi się po rękę, jak świnia. Jezus Maria, jak cieni ze złowy, to mnie chyba coś trafi. Wiesz co, miałem teraz aligatora, mi tam cyckał mi tą rybkę, także... A mać! To ten dobry kawałek? Ten dobry... A, nie, zakusiło. Słuchajcie, nie wiem, czy to pieprz, czy żwir. Tak, o Jezus, spątałem się, no pewnie. Nie spątałem się. Spątałem się to, no, nie powiem, że nie. Zaraz z tego wybrniemy. Po męsku. Czyli chcesz, żeby mi zajęło montowanie 73 dni, tak? Dzięki, Angelika. 100 tysięcy followersów na YouTubie. Dziękuję serdecznie za wasze wsparcie. Za... A macie. Jeszcze raz.